Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie tą oto dużą puszkę kolekcjonera z kolekcji Road to UEFA Euro 2020. W takiej puszeczce mamy 9 saszetek i 3 karty z limitowanej edycji. Tak więc, moi drodzy, zaczynamy. Powiem Wam, nie pamiętam, jakie limitki można było trafić w tych dużych puszkach. Zrobimy sobie oczywiście też pojedynek wszystkich limitek. Toni Kroos, to jest pierwsza limitka, czyli Niemcy. Dalej. Mbappé, Francja. I De Bruyne, Belgia. No czyli fajny zestaw. Niemcy, Francja, Belgia. Niemcy zawsze walczą o tytuł, chociaż ostatnie lata słabiej. Natomiast właśnie Francja i Belgia ostatnie lata bardzo dobrze. 9 saszetek jest? Jest. To startujemy, moi kochani. Przesuniemy sobie. Ja stawiam na Belgów w tej konfrontacji. Wszystko liczymy za jeden punkcik, obojętnie czy specjalna, czy bazówka. No i lecimy. Jest Francja. Francja wychodzi na prowadzenie. Pavard. Dalej Finlandia, Turcja, Polska, Czechy i Anglia. Czyli jedna karta wpadła dla Francuzów. Grecja, Niemcy, popatrzcie, jest Toni Kroos i na razie moja ekipa przegrywa. Finlandia, Szwecja, Grecja i Portugalia na plastiku. Postawiłem na Belgów, a w tym momencie przegrywa. Irlandia Północna, Norwegia, Anglia, Irlandia Północna, Norwegia i Irlandia. Robbie Brady. Irlandia, Włochy, Chorwacja, Węgry, Szwajcaria i Holandia. Blind na karcie fans favorite. No, od dłuższego czasu nic się nie zmienia. Ciągle tylko Belgia bez punktu. No i patrzcie, mega rzadka karta. Bo Tosun, każdy pyta o niego i patrząc na ceny na Allegro, karta co najmniej 10 zł warta, jak nie więcej. A to jest game changer, to nie jest żadna rarka. Rarki są tańsze, aniżeli na przykład ten zawodnik. Więc sobie go tutaj na boczek odłożymy. To była Turcja. Polska, Węgry, są Niemcy. I w tym momencie na prowadzeniu Boateng. Rumunia i Walia. Rumunia, Portugalia, Polska, Szwajcaria, jest Belgia, mamy Belgów, Axel Witsel i tutaj jeszcze plastik Norwegia. Lindelöf, to jest Szwecja, Ronaldo, Portugalia, Dania, Anglia, Węgry i Dania. Dwie saszetki do końca. Czy coś tutaj się jeszcze zmieni? Czy to Niemcy wyjdą zwycięsko z tego mini turnieju? Liechtensteiner, fans favorite, Szwajcaria, Szwecja, Chorwacja, Czechy, Rumunia i ponownie Chorwacja. No niektóre zespoły wpadają dużo częściej dzisiaj, aniżeli limitki, które mamy tutaj przed sobą. Sancho, Rising Star,
z Anglii. Finlandia. Hiszpania. Jest Belgia. Mamy Alderweireld. Szwajcaria. No i niestety ostatnia karta decyduje o zwycięstwie Niemców. Hector. Czyli mamy 3, 2, 1. Pierwsze miejsce Niemcy, drugie Belgia, trzecie Francja. Tutaj najważniejszą kartą dzisiejszego odcinka jest Tosun Game Changer. Karta z numerem 351. Tak więc, moi kochani, to wszystko dzisiaj na odcinku. Napiszcie, co myślicie na temat tej puszeczki i zawartości. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.